To jest Millennium Podcast, audycja Banku Millennium. Polski dobrowolny system emerytalny nie jest doskonały. Wedle przewidywań świadczenia dzisiejszych 30-latków będą wynosiły zaledwie 25% ostatniego wynagrodzenia. Jak zatem przygotować się na godną jesień życia? O tym w dzisiejszej audycji. Krzysztof Kurek, zapraszam. Prognozy dotyczące emerytur Polaków mogą przyprawić o niejeden siwy włos na głowie. Raporty ZUS-u i Komisji Europejskiej przewidują, że w przyszłości świadczenia mogą być drastycznie niskie. Obecnie emeryt otrzymuje przeciętnie 54% swojej ostatniej pensji w formie emerytury. Wskaźnik ten ma szybko spadać. W 2060 roku, kończąc aktywność zawodową, emeryci będą otrzymywać tylko 25% ostatniego wynagrodzenia. Gościem Millennium Podcast jest Michał Trojanowski, dyrektor do spraw komunikacji inwestycyjnej Millennium TFI. Witam, dzień dobry, cześć Krzysztof, dziękuję za zaproszenie. Pomówmy o tym odkładaniu na starość. Jak Polacy podchodzą do oszczędzania na jesień swojego życia? No to są bardzo ciekawe badania, które zresztą cyklicznie są dokonywane w końcówce każdego roku kalendarzowego. Dysponujemy wynikami takich badań z grudnia, ale też już nawet pierwsze badania z pierwszego kwartału teraz, 2023 roku. I do tych statystyk, które podałeś, ja bym dodał wiele innych zaskakujących, a mianowicie to, że patrząc nawet na obecny też poziom inflacji, czyli utraty tej wartości pieniądza, to statystycznemu Polakowi, który w ogóle myśli o tym, żeby odkładać nie tylko na emeryturę, czy żeby odkładać w ogóle na jakiekolwiek cele związane ze swoim życiem, to przeciętnie tych oszczędności starczy mu na tylko 6 miesięcy. Także to jest, myślę, że właściwy moment, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zająć się w ogóle odkładaniem jakichkolwiek nadwyżek finansowych właśnie na cele emerytalne. Co więcej, wyzwanie jest bardzo duże, dlatego że mniej więcej około 62% naszych obywateli, którzy w ogóle posiadają jakiekolwiek nadwyżki finansowe, nie wie, czy je inwestuje, albo ich nie inwestuje. Chciałbym cię jeszcze zapytać o to, czy na przestrzeni ostatnich lat coś w tej mierze oszczędzania na emeryturę się zmieniło w naszych postawach Polaków? Myślę, że tak, chociaż jesteśmy dopiero na początku tej drogi związanym z budowaniem takiej świadomości, dlatego że mniej więcej, tak patrząc przekrojowo, jeżeli chodzi o wiek, to nadal ta świadomość jest bardzo niska, szczególnie w tej grupie wiekowej 50+. Natomiast jakieś światełko w tunelu widać w badaniach, szczególnie w tej grupie najmłodszej, dlatego że mniej więcej już połowa młodych Polaków myśli o tym, żeby oszczędzać, ale z drugiej strony aż prawie 90% młodych obywateli przeszacowuje oczekiwaną wysokość emerytur z ZUS-u, nie mając zupełnie świadomości, jak to może wyglądać. No wiesz, kiedyś obiecywano nam rajskie wakacje, ja wciąż pamiętam te reklamy OFE, gdzie emeryci smażyli się na rajskich plażach daleko, daleko w ciepłych krajach. No i co? Nasze zaufanie zostało jednak zaburzone. No tak, to prawda. To też cytując tą reklamę, trzeba mieć nie tylko fantazję, ale i pieniądze, synku, prawda? Natomiast tak, no faktycznie zaufanie polskiego obywatela do różnych form oszczędzania, wszędzie tam, gdzie ingerowało państwo albo były jakieś pomysły wprowadzane ustawą, no mówiąc delikatnie, mogło zostać nadszarpnięte, aczkolwiek to też jest może jakiś temat na inną naszą dyskusję, bo niestety, ale w takich kwestiach warto być precyzyjnym. I oczywiście cały czas pijemy do tematu związanego z OFE i tego, co się stało w 2014 roku, gdzie no, powszechnie mówi się o tym, że ta połowa naszych aktywów zgromadzonych została nam ukradziona, przesunięta do budżetu, gdzie tak naprawdę ona trafiła na nasze indywidualne subkonta w ZUS-ie, więc to nie jest tak, że te pieniądze zupełnie zniknęły, ale zostawmy może to na jakąś inną dyskusję. Ja myślę, że warto wspomnieć o tym, że choć jest to brutalne, to nie ma innego sposobu na to, żebyśmy zaczęli myśleć o emeryturach, o naszej przyszłości, niż właśnie zajrzenie trochę głębiej pod powierzchnię i popatrzenie trochę na szczegóły związane z poszczególnymi rozwiązaniami, narzędziami, jakie mamy do dyspozycji. To jeszcze zanim o narzędziach, to ja bym chciał się dowiedzieć, czy Polacy są gorsi od innych nacji? To znaczy, jak wypadamy, jeśli chodzi o to oszczędzanie na tle innych europejskich narodów? No niestety nie mamy się tutaj czym specjalnie pochwalić, niestety. Dlatego, że tak jak wspomniałem, w momencie, kiedy
mniej więcej około 62% Polaków nawet nie wie, czy oszczędza, czy inwestuje swoje środki, albo tego nie robi, to na przykład Szwedzi uchodzą za taką nację, która bardzo lubuje się w tego typu rozwiązaniach, bo tam około 80% obywateli oszczędza na swoją emeryturę i co ciekawe, ponad połowa tych aktywów jest gromadzona na rynku kapitałowym, gdzie w Polsce wciąż dominuje takie przeświadczenie, że najlepszą lokatą kapitału to są nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne. Najbardziej zaskakującą mnie osobiście rzeczą, którą znalazłem w tych badaniach, to to, że Polacy mają większe zaufanie po prostu do giełdy, czyli mówimy tutaj o obligacjach, o akcjach, niż na przykład do funduszy inwestycyjnych, które bazują na tych aktywach. A ile poszczególne kraje europejskie wydają na ten cel, to znaczy na emerytury swoich obywateli? Z reguły to jest tak, że podaje się te wartości jako relacje do PKB, do produktu krajowego brutto i tutaj rozstrzał jest całkiem duży. Średnio w Unii Europejskiej to jest około 10% i Polska akurat pod tym względem jest blisko tej średniej, ale są takie kraje, które wydają na ten cel prawie 15% swojego PKB i tutaj ciekawym przykładem jest chociażby Grecja. Natomiast są też na drugim biegunie takie kraje jak Islandia, która ma te systemy relatywnie najtańsze, bo to jest około 2% PKB, a z drugiej strony zapewnia najwyższe emerytury. No i oczywiście pytanie, co się za tym kryje, prawda? I ja bym to może sprowadził do takiego też utartego i w Polsce powiedzenia, że no, nikt tak nie zadba o naszą przyszłość i nasze pieniądze jak my sami. I faktycznie w tych krajach, gdzie ta świadomość i przede wszystkim edukacja inwestycyjna jest nieco większa i gdzie obywatele no, biorą sprawy w swoje ręce i nie bazują tylko na takich publicznych programach, tam i te świadczenia są najwyższe, ale też najmniejsze są obciążenia dla budżetu państwa. Czyli musimy o to zadbać sami. Wiemy, że różowo nie jest, to powiedz nam, jak Polak może być mądry przed szkodą, czyli jak powinien na tą swoją emeryturę oszczędzać? Zanim przejdziemy pewnie do konkretnych rozwiązań, myślę, że największym takim kamieniem milowym, który powinniśmy przetoczyć, przesunąć, to jest edukacja i przede wszystkim świadomość. To znaczy, zanim nie zaczniemy w ogóle o tym myśleć i zanim nie zmieni się też w Polsce nadal ten taki model, który no, jest bardzo popularny w zasadzie od początku lat 90., czyli takiego życia na dorobku, ciągłej konsumpcji, nie zastanawianiu się, co będzie za x lat, tylko myśleniu o swoim losie w perspektywie roku, dwóch, no to niestety tutaj się nic nie zmieni. Na szczęście też te wszystkie procesy globalizacyjne, otwarcie na świat, no jednak jakiś postęp też taki cywilizacyjny, w którym absolutnie bierzemy udział, no on sprawia, że też dostęp do wiedzy jest dużo większy. I wydaje mi się, że najważniejsza rzecz to w ogóle zdać sobie sprawę z tego, co chcemy osiągnąć, jaki poziom życia chcemy sobie zapewnić, postarać się poszukać tej wiedzy. Oczywiście to nie jest tak, że każdy musi być asem ekonomii i rekinem finansjery, natomiast możemy korzystać z ogólnodostępnych źródeł, ale przede wszystkim też z pomocy doradców bankowych, którzy taką wiedzę posiadają. Generalnie chodzi o to, żebyśmy podejmowali jak najbardziej świadome wybory. Natomiast narzędzia to jest rzecz wtórna. Czyli tak naprawdę zaczynamy od tego, że co? Myślimy o tym i zaczynamy budować poduszkę finansową, jakiś procent swoich dochodów przeznaczamy na ten cel? Tak jest, dokładnie w ten sposób. To znaczy tutaj czas akurat działa na korzyść tych, którzy są aktywni, którzy są już po tym całym procesie zastanawiania się i wyboru swojej ścieżki. No dotykamy tutaj takiej magii tak zwanego procenta składanego. To jest nic innego jak reinwestowanie zysków, które osiągamy. Oczywiście to nie jest też tak, że oszczędzać czy odkładać na emerytury można tylko poprzez inwestowanie. W zasadzie każda forma, czy to będzie oszczędzanie swoich nadwyżek, czyli po prostu z jakiejś kwoty naszych przychodów najpierw odkładamy i oszczędzamy, a wydajemy resztę, a nie odwrotnie. Czy będzie to jakaś bardziej zaawansowana forma inwestowania, to wszystko będzie działało na korzyść potencjalnych oszczędzających wraz z biegiem czasu. No tak, ale ja czytam te wszystkie programy, oglądam i później się zastanawiam sam, czym się różni IKE od IKSE i PPK. I dla mnie to są terminy, które trzeba po prostu deszyfrować. Są takie dedykowane rozwiązania, które służą konkretnie celom emerytalnym, czyli tak jak wspomniałeś,
Mówimy tutaj o IKE, czyli indywidualnym koncie emerytalnym, mówimy o IGZE, czyli indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, czy o PPK, czyli pracowniczych planach kapitałowych. To jest taki najnowszy twór funkcjonujący w polskiej rzeczywistości od listopada 2019 roku. Ja bym może to podsumował w ten sposób. Jeżeli chodzi o IKE i IGZE, to są rozwiązania, które sprzyjają celom emerytalnym, głównie dlatego, że IKE to jest taka korzyść podatkowa na przyszłość, czyli istnieje możliwość odkładania środków zarówno na rynku kapitałowym, jak i w formie takiej czysto oszczędnościowej z możliwością uniknięcia podatku od zysków kapitałowych, czyli potocznie zwanego podatkiem Belki w momencie, kiedy zaczynamy korzystać z tych środków po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast jeżeli chodzi o IGZE, to jest z kolei rozwiązanie, które daje nam tą korzyść podatkową tu i teraz. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że co roku w zeznaniu podatkowym możemy odliczać kwoty przeznaczane na IGZE w PIT-cie i pomniejszać podstawę opodatkowania. Natomiast jeżeli chodzi o PPK, no to jest też taki twór, wokół którego narosło, podobnie zresztą jak wokół OFE, bardzo dużo różnych mitów i stereotypów, głównie dlatego, że no został on wprowadzony ustawą. Natomiast to jest dosyć specyficzne rozwiązanie, zresztą co ciekawe wzorowane na rozwiązaniach, które weszły w Wielkiej Brytanii czy w Nowej Zelandii, gdzie nie jest to program emerytalny. To jest też taka dosyć zaskakująca sprawa, że w ustawie o PPK nie ma ani słowa o emeryturze. To jest program, który ma budować nasze prywatne, własne kapitały na przyszłość. Oczywiście tą przyszłością może być również emerytura. Natomiast charakterystycznym elementem tego programu jest to, że odkładamy regularnie określone kwoty będące procentem naszego wynagrodzenia do spółki z pracodawcą. To jest program, który nie jest programem publicznym, tylko to jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność nasza i odpowiedzialność pracodawcy. Udział państwa w tym programie jest marginalny. A ty jaki procent swojego wynagrodzenia przeznaczasz na przyszłą emeryturę? Jeżeli chodzi o PPK, no to jest to zależne od mojego wynagrodzenia. Natomiast faktycznie mniej więcej osobiście moje takie miesięczne kwoty, które staram się odkładać na przyszłość, one oscylują mniej więcej wokół około 10% przychodów. Powiedz zatem, gdzie jeszcze, jeśli ktoś się zainteresował tematem, może znaleźć więcej informacji na ten temat? Podstawą w ogóle rozpoczęcia takich dywagacji odnośnie swojej przyszłości budowania kapitałów zależy od edukacji. I w tym celu ja, jako też reprezentant Millennium TFI, czyli spółki z grupy Millennium, która stricte zajmuje się inwestycjami, wspólnie z Departamentem Marketingu przygotowujemy taki projekt edukacyjny, który będzie dostępny dla klientów na stronie banku. Będą tam umieszczane różnego rodzaju materiały, webinary poświęcone takiej materii czysto edukacyjnej, czyli nie spekulujemy, nie opowiadamy o rynkach, bo to nie o to zawsze chodzi. Tu chodzi o to, żeby mieć tą świadomość i budować wiedzę i dawać osobom, które być może nie mają czasu do tego, żeby samodzielnie śledzić rynki, jakąś optykę i zakres informacji o różnego rodzaju rozwiązaniach. Na pierwszy ogień oczywiście zajmiemy się tematami emerytalnymi, bo widzimy, że jest to w dobie właśnie i takiego środowiska inflacyjnego i chociażby właśnie PPK, temat taki bardzo, bardzo palący. Ten program będzie startował tuż po wakacjach, także będziemy mieli taki wrześniowy powrót do szkoły, również pod kątem wiedzy finansowej. Natomiast równolegle, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką autopromocję, to też po wakacjach zapraszam wszystkich serdecznie do naszego takiego siostrzanego, autorskiego kanału na platformie Spotify, Apple Podcasts, Tidal, gdzie już tylko i wyłącznie w ramach Millennium TFI będziemy starali się takie treści edukacyjne przedstawiać, odczarowywać trochę rynki kapitałowe, rynki finansowe i fundusze inwestycyjne, bo tak jak wspomniałem, narzędzie i produkt to jest rzecz wtórna, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy skupili się na idei i trzymali się planu. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Zainteresowanych tematem odsyłam do wspomnianego przez Michała nowego podcastu oraz oczywiście webinarów. Podkreślam,
podkreślam, że w tych spotkaniach można uczestniczyć za darmo. Zachęcam również do subskrypcji Millennium Podcast. Audycja dostępna jest na najpopularniejszych platformach: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oraz YouTube. Do usłyszenia.